Cześć, dzień dobry, witam Bartek z tej stronki. Przedwczoraj, była nie promocja, tylko premiera Ubuntu 24.04 LTS i tam teoretycznie wszystkich smaków, tak? Oczywiście, że tak, było na kanale filmik, jest, mam nadzieję, że się tam wielu osobom podoba. Natomiast dzisiaj mam dla Was bardzo fajną ciekawostkę. Czesia, dzień dobry, przyszedł Czesiu, tak, narobił bałaganu. Ale też Czesiu i tutejszy świat i studio Linuxa tak już po prostu ma. Kojarzycie na pewno taki system, można powiedzieć, który tworzy ekipa UBPorts. To jest ekipa, która tworzy system od 2000... Dzień dobry. Od 2000, słuchajcie, którego tam... Słuchajcie, sorry, no Czesiu już zaczyna czesiować, jak ja to zawsze mówię, ładnie tak, o, tak wszystko nam tutaj zasłoni. Słuchajcie, to jest ekipa, która od około 2016 roku tworzy system mobilny, tak zwany na telefony, na mobilne smartfony, jak to ładnie, pięknie brzmi, tak? Pewnie, że tak. On się nazywa Ubuntu Touch. Istnieje to sobie, tak jak widać, już około 8 lat. I w międzyczasie zaczął powstawać projekt w pewnym momencie Lomiri. Projekt Lomiri, który był, powiedzmy, uzupełnieniem tego Ubuntu Touch, coś takiego. Przez wiele lat trwało, albo były próby przeniesienia tego na desktopa. W końcu to zrobili. Dzisiaj w filmie pokażę Wam Ubuntu Touch, to znaczy desktop Lomiri, na zwykłym, normalnym kompie z procesorem AMD, w tym przypadku Nvidia do kompletu. To jest wersja wczesna, bardzo testowa. Mówię od razu, co się dzieje, to powiem w trakcie, a dużo się czasami dzieje. W każdym razie wiadomo również, że miało powstać tak zwane Ubuntu, nie Ubuntu, tylko Unity 8, czyli powłoka taka podobna do Unity 7 i to na wstęp wystarczy, bo już się rozgadałem, a będę Wam mówił o tym za chwileczkę. Zapraszam dalej. Się mocno rozgadałem w intro trochę, więc przejdźmy, żeby gadać dalej na stronie www. Pewnie już większość wymiękła, powiem to tak. Trudno, ich strata. W każdym razie, Unity 7, znaczy Unity ogólnie znacie, tak? Czy interfejs rozwijany od Ubuntu 16.04 około, ostatnio, z rok temu, było połączenie, stało się oficjalnym smakiem Ubuntu, tak, całej rodziny Ubuntu. Oczywiście Unity 7.7 istnieje, jak najbardziej jest rozwijane, jest Ubuntu 24.04 LTS Unity istnieje, ale do kompletu pojawiło się Ubuntu Lomiri. Lomiri, ciekawa nazwa. Unity jakoś prościej mi się mówi, ale panowie zaraz zobaczycie sobie tutaj. Stwierdzili, że nazwa Unity 8 jest trudna w wymówieniu i Lomiri jest bardziej do tego, no. Ja bym się tu kłócił bardzo, bo ciężko to Lomiri jest, jakieś takie dziwne jest w ogóle, nie wiadomo skąd wzięte, nie? No ale tak to postanowili, tak to jest zrobione, tak? Tak to się nazywa. W każdym razie o Ubuntu Unity możecie poczytać sobie tutaj. Jeżeli chodzi o UBPorts, całą tą ekipę, bo to jest społeczność, która to tworzy od wielu, wielu lat, to możecie poczytać sobie na tej stronce internetowej, gdyby ktoś miał taką zajawkę. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Lomiri, to jest to pulpit, który wygląda mniej więcej w ten sposób. No niektórzy powiedzą, że to jest po prostu Android w wersji całkowicie linuxowej i powiedzmy, że będą mieli rację, ale nie do końca, bo jest to moim zdaniem wygodniejsze, wygląda fajniej. Co prawda w wersji na PC tej chodzi kiepsko, przynajmniej u mnie. Jeden tam z autorów, na stronce internetowej, gdzie artykuł o tym napisano, nie mógł tego w ogóle odpalić na jakimś Lenovo i coś tam. Ja to u siebie na Nvidia odpaliłem i działa, tak? Co się dzieje, to powiem za chwileczkę. O Lomiri też możecie sobie tutaj ogarnąć temat, co tam mniej więcej jest. Tak jak powiedziałem, to jest, można powiedzieć, takie ujednolicenie pulpitów mobilnych oraz pulpitów normalnych, desktopowych w jeden. Można powiedzieć, w ten sposób to jest zrobione. No, słuchajcie, o Lomiri mamy też jeszcze informacje przy okazji. Jeżeli ktoś by szukał właśnie o Unity 8, tak, to macie tutaj Unity 8.io. Jest przekierowanie na stronę główną Lomiri. Tak to wygląda tutaj. Okej. Tutaj macie informacje od UBPortsa, dlaczego zmienili, co zmienili, że mają tutaj bardzo dużo pracy. Sprawa jest jeszcze taka, że Unity 7 jest oparta, chodzi wyłącznie na Xorgu i X11, tak? Z Waylandem mają bardzo duże problemy. Lomiri, jako że jest oparte na Ubuntu Touch, teoretycznie i praktycznie chodzi na Waylandzie, w tej chwili to działa sobie na X, X Wayland się bodajże to nazywa i jest ok całkiem, tak? Więc de facto nie wiadomo, czy czasem Unity nie zostanie porzucone całkowicie na rzecz Lomiri. Tego jeszcze nie wiadomo. Ja tutaj nic nie plotkuję, nie potwierdzam, nie zaprzeczam i tak dalej. Gdyby też chciał poczytać sobie UBPortsa, pogrzebać w ich kodzie źródłowym, bo to wszystko jest otwartoźródłowe. Jest GitHub, są tutaj projekty wyszczególnione, więc możecie się w tym po prostu tutaj zagłębić, jeżeli ktoś tylko ma de facto taką ochotę. Jeżeli chodzi jeszcze o taką bardzo historyczną rzecz, to wszystko teoretycznie, całe UBPorts, tudzież Unity, tudzież Lomiri powstało dlatego, że Canonical olał Mira po prostu. Na Mirze powstaje wiele ciekawych projektów. Łącznie z ostatnio mówiłem w newsach, Talent Managerze. Więc naprawdę jest ciekawie. O Mirze możecie poczytać sobie tutaj, bo teoretycznie on jest dalej rozwijany, no ale to wszystko jest takie dziwne i pokręcone i tak dalej, i tak dalej. Żeby wam nie przedłużać tematu, linki będą pod filmem, czytaj więcej, gdzie zapraszam, a teraz się przenosimy na żywy, prawdziwy sprzęt AMD Ryzen 1600x, Nvidia 1070, 8 GB VRAM-u. Zapraszam na Lomiri, po prostu, premiera chyba w Polsce. No, jako że to jest premiera, to pewnie się coś zepsuje za chwilę, no ale to jest standard. Od razu powiem tak, to jest uruchomione live. To jest live USB, znaczy live SSD, powiem to tak, na przejściówce SSD podpięte. Dlatego, że jeżeli ja kliknę sobie tutaj na, jak to się mówi, na instalację tego, instalator przechodzi, a jak się odpalicie już zainstalowany system, to się u mnie przynajmniej non stop crashuje. Jest po prostu pokazany ten pulpit, stoi 10 sekund, buch, crash, stoi 10 sekund, buch, crash i tak w kółko. Natomiast wersja live działa bez większych problemów. Jak widzicie, jest to dość podobne do GNOME, ale to nie jest oparte o GNOME zdecydowanie. Nie. To jest zupełnie inna bajka. W sumie powinienem tu jeszcze rzecz tą testową, znaczy podłączyć ten wyświetlacz do macania, tak? Może tak jeszcze zrobię, zobaczymy. Na razie tego nie mam jeszcze w planach, ale ogarniemy, zobaczymy, co z tego będzie. Klikam, nawet nie klikamy, przesuwamy sobie kursor myszki tutaj na lewą stronę, no i mamy takie proste menu. Fajne i przyjemne, jest to w miarę ogarnięty temat. Tu się pewnie zmniejsza, o, można sobie schować, spoko. Teraz programy. Odpalmy sobie tak. Nie wszystko działa. To mówię od razu, że nie wszystko działa. Jest to proste. Myślę, że jeżeli panowie dopracują i ekipa cała, bo nie wiem, czy tam pani nie ma, pewnie panie też są, przepraszam bardzo, to dopracują. To będzie fantastyczny zamiennik GNOME. GNOME 46 w tej chwili, który jest ciężką kobyłą zajmującą gigabajty ramu już w tej chwili, więc to jest makabra mała. Natomiast to zapowiada się naprawdę bardzo fajnie, lekko. Jasne, że nie każdy lubi, powiedzmy, stylizację Unity, tak? Ten pasek, krojony, nie pasek, tylko opcje tutaj, które się wklejają na górną belkę i tak dalej, i tak dalej. Dlatego być może takie podejście, jakie tutaj jest preferowane, zobaczcie, jak to zasuwa. To po prostu tak zasuwa, że głowa mała. Ja odpaliłem właśnie przeglądarkę www, tak? Odpalmy sobie teraz na przykład LibreOffice Calca. Buch. Dziękuję, temat i chyba nie działa. Nie, działa, tylko troszkę wolniej się ładuje, ale działa. Did you know? Ok. Klikam sobie dwa razy, powiększa. No to dla mnie to jest bajka. Autentycznie to mogłoby pobić XFCE. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest, ma być teoretycznie zrobione pod dotykówki, pod mobilne rzeczy. Jak odpalicie sobie tego Lomiri na telefonie, który wspiera Ubuntu Toucha, czy jak to się nam nazywa, to będzie wyglądało praktycznie identycznie jak to. To samo, jeżeli do Ubuntu Touch, do telefonu z Ubuntu Touch podłączycie sobie ekran duży zewnętrzny, klawiaturę i myszkę, to będziecie mieli taki właśnie widok przed sobą na telefonie, bo są filmy, być może uda mi się teraz tutaj wkleić, dokładnie w tym miejscu, zobaczycie sobie filmy z YouTube'a, gdzie gość odpala to na telefonie i pracuje na przykład na zewnętrznym monitorze. Jest bajka, autentycznie jest bajka. On tam chyba na pikselu to odpala, na pikselu trójce czy coś takiego. W każdym razie naprawdę ma to po prostu ręce i nogi. Nie dość, że jest pieruńsko szybkie, nie dość, że wygląda ładnie, mimo że jest troszeczkę płaskie, to nie jest takie rozdęte jak po prostu GNOME. Kolejna ciekawa, zarąbista rzecz, która tutaj jest. Popatrzcie się, ćwiartkowanie jest, kurde, tiling ćwiartkowania. Tak, w takim środowisku Coś takiego nam tutaj istnieje, więc jest kolejna fajna sprawa i to naprawdę zasuwa. Jeżeli chodzi o Bluetooth, wyszukuję Shell Get Enabled, tak. On mi tutaj wyszukiwał, przynajmniej przedtem udało mi się wyszukać sprzęty niektóre. Można sobie wejść tutaj na menu bodajże. Uwaga, Czesiu przychodzi po raz kolejny. Tu jak sobie najeżdżamy na system, to mamy taki podglądzik. System settings to aktualnie nie działa chyba, a może i działa? Może i ruszyło, kurczę? Czesiek, kombinujesz strasznie tutaj. Tu mam kota takiego fajnego. Tak wygląda menedżer plików ogólnie, tak? Wygląda innowacyjnie, wygląda po prostu to fajnie, kurczę, tak? Nie tak androidowe coś tam, które jest tragiczne na desktopie, tylko moim zdaniem pójście w takim kierunku jest bardzo dobrą rzeczą. To jest zarąbiste, autentycznie. Moim zdaniem takie podejście bije wszystkie Nautilusy, czy tamte z PCManFM i inne rzeczy z XFCE, czy z Plasmy, czy z GNOME, jeżeli chodzi o pracę na tym. To jest naprawdę cholernie szybkie i wygodne i ładne. Jest bardzo fajne tutaj podejście. Menu, proszę bardzo. Od tego się nie da ruszać, no ale okej, pomnijmy. Dajmy sobie sortowanie. Jedno, drugie, widać, że to działa, nie? Team jeszcze nie działa. Większe, mniejsze. Naprawdę jest to po prostu fajne. I to by się stało kolejnym, powiedzmy, pulpitem linuxowym. Ja nie miałbym nic przeciwko, autentycznie, bo to jest po prostu mega, mega wygodne. Fajnie by było, jakby dodano tutaj ekrany wirtualne, bo tego akurat chyba w tej chwili nie ma. Natomiast cała reszta, cała koncepcja, czyli daje sobie do góry, to jest ok, tak? Tak jak przejdźmy sobie tutaj jeszcze raz, to zmniejszyłem, odpalmy sobie, nie wiem, dokument viewer, cokolwiek, tak? I ja daję sobie tu tutaj na dół i to mi się fajnie kafelkuje tutaj na ćwiartki, nie zajmując 2 GB RAM-u, to naprawdę jest wow. To ma po prostu ręce i nogi. Tutaj przyjemnie oczywiście wszelkie informacje powinny być, typu powiadomienia i tak dalej, i tak dalej. Proszę, dźwięk jest, teoretycznie on powinien działać. Ja tutaj ekranu nie pomniejszę, nie powiem, znaczy nie przyciemnię i tak dalej, no bo to jest do laptopów. Słuchajcie, pokazuje mi tutaj klawiaturę bezprzewodową, czyli stan baterii. Teoretycznie jest chyba ok. Tu ustawień baterii jeszcze tutaj nie ma, nie? No i kalendarz prosty. Nie da się również zmienić daty i czasu. Tego chyba teoretycznie jakaś kolkata czy coś tam, bla bla bla. W każdym razie pulpit zaczyna się naprawdę bomba. Ja już wam pokazywałem kiedyś, jak to się nazywało, desktop fish, desktop, czy cute fish OS desktop, tak? Które też miało wyglądać fajnie i kolorowo i coś a la Deepin i tak dalej, i lekkie. No i projekt chyba porzucili, bo tam to się już po prostu w ogóle nie rozwija. Miejmy nadzieję, że tutaj Rudra Saraswat, bo to jest główny autor, można powiedzieć, tak, to jest ten 13-latek, który ogarnął Ubuntu Unity i tam jeszcze parę innych smaków, między innymi tego Linuxa opartego o kontenery. To też jest jego robota, autentycznie, to jest geniusz, to jest gość po prostu geniusz, tak? Co widać, że oni tutaj wyrabiają z tym wszystkim. I naprawdę, myślę, że to będzie miało ręce. Co jest fajne, ta przeglądarka. Ja szczerze mówiąc nawet nie wiem, nie sprawdzałem jeszcze, czym ona jest. Desktop mode, zaraz zobaczymy, co to jest. Settings, ustawienia. To jest na razie proste wszystko i tak dalej, ale to nie jest chyba, to nie jest żadna przeróbka Chromium, Chrome czy Firefoxa. Pewnie zbudowane na jakimś webkicie, cokolwiek, nie wiem, ja się na tych rzeczach nie znam. Ale jest lekkie, jest naprawdę fajne i przyjemne. I co jest ciekawą rzeczą, WebGL jest to, co nie działało, tak? Nie działało i na Ubuntu, i na Fedorze. A ja na dziwnej przeglądarce to odpalam i tadam. Co prawda jest tu Nouveau, bo to wam zaraz pokażę, że tutaj są sterowniki Nouveau. Nie ma zastrzeżonych, no bo pewnie nie ma z czego postawić jeszcze nawet. Chociaż jak to jest Ubuntu, bo to jest Ubuntu, jest pod spodem, no pod spodem jest Ubuntu 22.04. Popatrzcie się na to, kurde. NeoFetch. Normalnie tutaj działa Apt, update i tak dalej. Postawiłem sobie NeoFetcha. Aha, bo to jest live CD, to zaraz postawię, może bardzo zainstalowałem sobie normalnie, sudo apt install, tak, po prostu, wszystko jest, NeoFetch, dajmy sobie, proszę bardzo, Ubuntu 24.04 LTS, 6.8.0.1 kernel, pulpit Lomiri, to się powinno nazywać coś takiego, zajmuje to około 1-2 giga, ale weźcie pod uwagę, ile cache'u jest, wszystkiego tutaj jest, tak? Druga rzecz, sterowniki, o której mówiłem, INX i -G. Proszę bardzo, Nouveau, czyli sterowniki Nouveau na Waylandzie. Wayland, Xorg, X-Wayland, tak? Z X-Waylandem, żeby można było odpalać aplikacje, które natywnie nie chodzą na Waylandzie. Więc naprawdę jest tutaj bajka, po prostu autentycznie jest bajka. To chodzi lepiej niż te nowe konsolowe rzeczy w Ubunciaku, tak? Ta nowa konsola podobno cudowna i tak dalej. To po prostu zasuwa, autentycznie. Ale F4 sobie tutaj temat zamykamy. Prawy przycisk, nie ma reakcji żadnej. Jest tutaj Firefox, działa również, nie ma z tym najmniejszego, powiem tak, problemu. Wiecie co zrobię? Ja podłączę teraz ekran dotykowy i zobaczymy, jak to na dotyku będzie chodzić. Naprawdę jestem bardzo, bardzo ciekaw. Słuchajcie, odpaliło się, tylko niestety resetuje się ekran tutaj. Odłączyłem zewnętrzny monitor, znaczy ten drugi, jest tylko jeden, ale no niestety to się dzieje. Widzicie, jest taki reset co jakiś czas. Ale popatrzcie się, spróbujemy, po prostu, buch. Działa to normalnie. Znaczy prawie normalnie, tak? Szkoda, że się tak resetuje, kurczę. No nie jestem w stanie nic innego już tutaj zrobić. Odpalimy przeglądarkę i no niestety, no nie działa. Są błędy tutaj niestety, a szkoda, bo chciałbym sobie pomacać, to powiem, te sterowniki, no bo no, cóż to innego, zresztą wersja testowa, ale spróbuję sobie jeszcze to przesunąć. No niestety, tak to się nam tutaj zachowuje, więc nie jestem w stanie tego sprawdzić tutaj. Reaguje, tak? Bo ogólnie można powiedzieć, że reaguje i góra-dół, czyli mogę sobie to przewijać, powiedzmy to menu tam i z powrotem, tak? To możecie sobie tutaj zaobserwować, popatrzcie. To jest góra-dół, no i lewo-prawo również. Więc myślę, że z dotykiem nie powinno być większych problemów, jeżeli to naprawią, tak? No bo tak jak mówię, ja już nie mam co tutaj odłączyć. Tak to nam się niestety tutaj zachowić, jeżeli chodzi o macanko. Dobra, słuchajcie, kończymy. No jak widać było z macanka to nie za bardzo, bo coś tam miga i tak dalej, i tak dalej. Tak samo mi się na Nvidia zachowuje, identycznie. Cały czas kresze wylatują, tak? W każdym razie środowisko zapowiada się naprawdę fajnie. Ja już wiem, że parę razy mówiłem o pulpitach linuxowych, które zapowiadały się fajnie, ale tym razem wzięła się za to ekipa naprawdę konkretna, z konkretnym człowiekiem na czele do kompletu, więc miejmy nadzieję, że to ogarną, bo środowisko mi się po prostu podoba, jest lekkie, fajne i przyjemne, mimo że przeznaczone głównie do telefonów, do mobili, tak, to myślę, że jednak będzie miało sens na desktopie jak najbardziej, szczególnie patrząc co się dzieje z plazmą, która puchnie bardziej niż ja, jeżeli patrząc na GNOME, które po prostu, no to makabra się zaczyna z tym dziać. XFCE mocno odstaje, no Cynamon robi robotę, no ale no mimo wszystko, tak? Ja wiem, że pulpitów jest około 20 na Linuxie i tak dalej, ale naprawdę coś takiego, połączenie połączenie pracy powiedzmy a la GNOME plus lekkości czegoś tam innego i ogólnej wydajności tego pulpitu byłoby świetnym rozwiązaniem. Miejmy nadzieję, że ekipa UBPorts i kolega, tak? Ruda Saraswat zrobił tutaj naprawdę konkretną robotę. Kwestia jest tego, żeby zgłaszać bugi. Jeżeli będziecie go używać, zgłaszajcie bugi, co się dzieje. Ja postaram napisać się do tego gościa, opowiedzieć mu, co tam mam, mniej więcej i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, może coś to da, może nie. Spróbuję, dlaczego po prostu nie. W każdym razie, mam nadzieję, że fajnie się filmik oglądało, bo zapowiada się ciekawa wersja Ubunciaka, tak? Na tym pulpicie. Tak jak powiedziałem, postaram się ogarnąć, zobaczyć, czy w ogóle ruszy to Lomiri na Raspberry Pi 4, bo takie posiadam tutaj u siebie w studiu i na pewno będzie z tego film, jak ruszy. Jak nie ruszy, to też pewnie zrobię z tego film, tak? Zobaczymy. W każdym razie podziękował za oglądnięcie, wyświetlenia, oglądnięcia, całą resztę i mam nadzieję, że dobrze się bawiliście po raz kolejny. Mam nadzieję, że się dobrze tutaj bawiliście, bo to wszystko jest robione dla was, tak? Moja zajawka, wasza radość, można powiedzieć w ten sposób, nie? Dobra, nie przedłużając, trzymajcie się ciepło do następnego filmu. Pa, pa, cześć.